Więc tak jak obiecałam, witam Was w drugiej części tego haulu, że Wam co sobie kupiłam w postaci spodni, sweterków, sukienek, spódniczek i tak dalej, więc zapraszam Was do oglądania. Okej, więc zacznijmy. Pierwszą wycieczkę zrobiłam do sklepu Mohito i w sklepie Mohito kupiłam sukienkę. Wydaje się, że jest to sukienka letnia, lecz ona była w tej kolekcji jesiennej. Jest to prześliczna sukienka. Powiem Wam, że jak tylko ją zobaczyłam, to od razu się w niej po prostu zakochałam. No jednak początkowa cena jej była dosyć wysoka i nie kupiłam jej. Później one zniknęły ze sklepów i tak naprawdę się wystraszyłam. Zaczęłam szukać po różnych outletach, po różnych stronach i tak dalej, ale nigdzie nie mogłam jej znaleźć. I w końcu ostatnio było właśnie minus 50% te wszystkie wyprzedaże i udało mi się ją złapać. Jest to prześliczna sukienka, jest w tym bardzo modnym kroju, właśnie tutaj wysoko na szyję zapinana. No i ten wzór, jak widzicie, są to takie kwiatki, ale nie są takie zwykłe kwiatki, tylko takie właśnie metaliczne. Sukienka jest naprawdę prześliczna, prześlicznie prezentuje się ubrana. Może na wieszaku nie oddaje ona tego uroku, właśnie jak się ubierze. Jest ona w literę A, więc jest to jeden z krojów, które naprawdę bardzo lubię. Ma też akcenty bordowego, który też podoba mi się tego sezonu, więc naprawdę jest to trafny zakup. No i w końcu po tych wyprzedażach złapałam ją za 60 zł. Inną wycieczkę wraz z tą kataną, którą widzieliście w ostatnim odcinku, kupiłam też dosyć sporo spodni i jestem po prostu w szoku, już Wam właśnie je pokazuję. Pierwszą parą, którą kupiłam, jest to para w takim właśnie kolorze. Jest to taki nietypowy kolor, bym powiedziała, bo nie jest to ani śliwka, ani taki róż, ani brudny róż, ani fiolet, ani... Nie wiadomo w sumie, nie wiem jaki to jest kolor, ale jest naprawdę prześliczny. Jak go zobaczyłam, no powiedziałam, że muszę go mieć i jeszcze w second handzie. Słuchajcie, kupiłam te spodnie za chyba około 5 zł, coś takiego, bo to było akurat na wagę, więc około 5 zł. I są to spodnie, jak możecie tutaj zobaczyć, z firmy Gap. Więc i są to spodnie nienaruszone, w świetnym stanie, nie mają żadnych dziwnych plam ani niczego. Są one w rozmiarze, tutaj pisze, że 26, więc myślę, że to jest jakaś taka S-ka, coś takiego. No powiem Wam, że są super, no jeszcze spodnie z Gapa, no to już w ogóle. I naprawdę tak się cieszę, że udało mi się je złapać. Jak je zobaczyłam, to po prostu byłam w szoku, że spodnie z Gapa mogą być w second handzie. Kolejną rzeczą z second handu są to jeansy. I są to jeansy również z Reserved. Tutaj nie ma metki, ale tutaj za to z tyłu jest i pisze właśnie... Czekajcie, bo tu właśnie bym przyczepiła. Reserved. Jestem też również w szoku. Są to jeansy, które kiedyś oglądałam w normalnej kolekcji, na normalnej cenie. I kosztowały one, pamiętam, 139 zł. Bardzo mi się podobały ze względu na te odszycia właśnie, że są to taki jeans podzielony. Tutaj jest jasny, tutaj jest ciemny. Bardzo mi się one podobały, aczkolwiek powiedziałam, że takie zwykłe jeansy, no... Gdybym może jeszcze miała jakieś dziury czy coś, to może bym jeszcze te 140 zł za nie dała. Ale słuchajcie, wchodzę do second handu, widzę je i nagle idę z nimi na wagę i okazuje się, że kosztują 4 zł, więc taka cena, no to naprawdę to jest śmieszne, a 4 zł dać za właśnie oryginalne slimy z Reserved, to jest naprawdę... świetna sprawa. Fajnie one się komponują w takich stylizacjach najprostszych, typu właśnie czarno-biały i jeans, bo jednak ten jeans właśnie robi coś takiego, że on jest taki inny. Bardzo mi się to podoba, są to takie jeansy oryginalne. No i jeszcze udało mi się złapać je, no to już w ogóle jestem bardzo szczęśliwa. Teraz myślę, że zszokuję tak chyba większość dziewczyn, ponieważ w second handzie znalazłam oryginalne spodnie z New Looka, jak widzicie. No po prostu z nimi też jestem totalnie w szoku, one kosztowały mi akurat 3 zł. Wchodziłam w strony, wchodziłam w outlety,
i te spodnie znalazłam na stronie, więc są to oryginalne spodnie z New Look'a. Są one takiego głębokiego granatu, bardzo modnego tego sezonu, więc jak jeszcze zobaczyłam ten kolor, tą firmę i jeszcze mój rozmiar, no to już w ogóle byłam w siódmym niebie. Na te spodnie mam pomysł, żeby je nieco przerobić. Ale nie, bójcie się, nie będą to drastyczne przeróbki, tylko naprawdę na korzyść tych spodni. Są one z wysokim stanem, fajnie podkreślają nam pupę, więc są naprawdę super. No i to jest chyba taki naprawdę szok tych moich zakupów. Kiedy byłam już właśnie na wyprzedażach chyba to było w Bielsku, z tego co pamiętam, zakupiłam sobie również spodnie. Historia tych spodni była taka, że wiecie, jak wychodzi się z szatni, to tam jest właśnie taki wieszak i tam wiszą te wszystkie rzeczy. No i na tym wieszaku wisiały właśnie te spodnie. Podeszłam i mówię, ale piękny kolor i w ogóle, ale nie było ceny, więc pomyślałam, kurczę, no pewnie znowu będą kosztowały swoje, więc, a ja mówię, idę sprawdzić do kasy. Okazało się, że to była jedyna para, która została z wyprzedaży i której jeszcze nikt nie kupił. I okazało się, że te spodnie początkowo kosztowały 139 zł, później były przecenione na 69, później na 39, a ja w końcu dostałam je za 19,99, więc myślę, że 20 zł za spodnie z kropa z bardzo fajnymi dziurami, ponieważ one tu są całe dziurowane, całe dziurowane, więc naprawdę super. Może na takie cieplejsze dni na pewno, no na zimne to ewentualnie może z rajstopkami pod spodem jakoś to ujdzie, ale nieważne, tak mi się podobało. Mam też fajnie chlujnie zakończone tutaj nogawki. No kolor jest prześliczny, jeszcze ta cena, no to mówię, no oczywiście, że biorę. Kiedy byłam już w Mojito i kupiłam tą sukienkę, to na drugi dzień wracałam ze szkoły i tam również też jest galeria, więc postanowiłam do niej wpaść i kupiłam sobie dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą, jeszcze z metką, bo jeszcze w niej nie chodziłam, jest taki sweterek, jest to sweterek w rozmiarze XL. Kupiłam go specjalnie, były też mniejsze, ale ja lubię te sweterki takie bardzo luźne. Mam też na niego pomysł i z nim również będzie jeszcze jeden filmik, ponieważ no nie chcę, żeby on był taki tylko zwykły. Chcę, żeby coś tam jeszcze miał takiego specjalnego, coś takiego ode mnie. Kupiłam go ze względu na ten piękny taki kolor baby blue, myślę, że to jest nawet taki chmurkowy. No powiem wam, że jest ten sweterek prześliczny, on jest jak taka tunika, więc specjalnie z tego powodu, że jest to taka tunika, sobie go kupiłam. Kosztował mnie on 60 zł, więc jak na sweter myślę, że jest naprawdę w porządku. Ma tu właśnie te charakterystyczne wycięcia i bardzo modne wycięcia na ramionka, więc pięknie nam to będzie eksponował. No i co? Będziecie go mogli zobaczyć po tej przeróbce. Może wam się ta przeróbka spodoba i również z niej skorzystacie. Rzeczą, którą również zakupiłam sobie w sklepie Mojito, jest to ta koszula. Ona jest również wzięta w rozmiarze 36, z czego były też jeszcze XS-ki, S-ki i powinna mieć taką XS-kę, aby mieć ją taką dopasowaną. Jednak ja lubię, jak te rzeczy są takie luźne, takie wielkie i tak mogę się w nich utopić. Naprawdę uwielbiam te rzeczy wszystkie oversize, więc to jest na pewno jedna z moich ulubionych również rzeczy z tego całego, z tych wszystkich całych zakupów. Jest to koszula w paski. Jest ona tak pięknie tutaj odszywana i nie jest to typowa koszula właśnie zapinana na typowo guziki z przodu i tutaj zakończenia, tylko jest ona właśnie tutaj ma taki ala rękawek, bym powiedziała taki troszkę nietoperz i jest ona z przodu krótsza, z tyłu dłuższa, ma tutaj też takie śliczne wiązanie na plecach. Kosztowała mnie ona 39 zł, przeceniona z 69, więc myślę, że jak na koszulę to naprawdę bardzo fajna cena. I ona również weźmie udział z tym sweterkiem w kolejnym filmiku DIY, więc bądźcie czujni, bo ona również będzie jeszcze przerobiona. Kolejną rzeczą, którą sobie zakupiłam i jest to chyba jedna z ulubionych moich rzeczy z tych zakupów. Jest to taka prześliczna koszulowa sukienka.
Ja ją zakupiłam z takim tutaj właśnie pobliskim sklepiku, więc również Wam jej nie podlinkuję, ale uważam, że jest naprawdę godna pokazania. Jest to właśnie taka koszulowa, z takiego materiału jak koszula, sukienka z takimi prześlicznymi falbankami i jeszcze dodatkowo z obszytą właśnie tutaj koronką. No myślę, że sukienka jest naprawdę bardzo urocza i wygląda prześlicznie. Jak się ubierze, to nam się tak fajnie tutaj to rozchodzi, można dodać jakiś jeszcze pasek w talii i naprawdę ta sukienka jest bardzo elegancka i prześliczna. Dodatkowo jeszcze prześliczny kolor szary, mój ulubiony, więc również ją wzięłam. Zakupiłam bodajże tą sukienkę za 50 zł, ponieważ była jeszcze na przecenie, więc naprawdę bardzo fajnie i cieszę się, że ją jeszcze złapałam. Kolejną rzeczą z tego butiku jest taka bluza. Bluza, która jest sukienką. Jest ona ślicznie wykończona właśnie takimi tasiemkami, które tego sezonu, nie wiem dlaczego, ale bardzo mi się spodobały. Jest ona tutaj zakończona właśnie aż do rękawka tą wstążką, ma kaptur z tyłu tutaj również i jest taka dłuższa, sięga mi tak gdzieś przed kolanko, więc idealna dla mnie długość. Tutaj ma jeszcze napis ikon i jest również w kolorze kaki. Nie jest zakończona tak prosto, ponieważ ma tu takie prześliczne rozcięcie na naszym udzie, więc jeszcze dodatkowo to bardzo fajnie wygląda i jest ona zakończona właśnie w takie dwie łódeczki, co bardzo mi się podoba. Jest ona zakończona jak te wszystkie takie sukienki, które są takie mocno dopasowane i są też również tak powycinane, więc super. Nie jest ona jakoś tak bardzo obcisła, bardziej tak luźniej. Bardziej tak wszystko tu się fajnie, luźno rozchodzi, więc bardzo ją lubię i ubieram ją zawsze do superstarów i do czarnych rajstop i wygląda naprawdę mega. Ostatnią już rzeczą z tego holu zakupowego są to spodnie. Spodnie również zakupione przeze mnie w second handzie. Są to spodnie z firmy Atmosphere, więc również jestem totalnie pod wrażeniem, że znalazłam takie spodnie. Są to spodnie cygaretki w kant, więc takich spodni jeszcze w swojej szafie nie mam. Są one zwykłe czarne i z nimi również będzie filmik przeróbkowy. Mam na nie fajny pomysł, który chcę zrealizować i z którym chcę się z Wami podzielić. Więc to już by było na tyle z dzisiejszego haulu. Mam nadzieję, że te rzeczy również Wam się spodobają, tak jak i te poprzednie. Dajcie mi znać w komentarzu, co myślicie na temat tych rzeczy. No i oczekujcie na te wszystkie filmiki, o czym Wam mówiłam właśnie z tym DIY, ponieważ będzie ich przez najbliższy czas dosyć sporo. Mam mnóstwo pomysłów, mnóstwo rzeczy do przerobienia, więc tych filmików będzie dużo, dużo częściej. Będę też starała się robić mniejsze odstępy między tymi filmikami, abyście się ze mną tutaj nie nudzili i żeby tych filmików było coraz więcej. Za dzisiejsze oglądanie Wam bardzo dziękuję. Zapraszam Was do zostania ze mną dłużej. Obserwujcie mnie tutaj, obserwujcie mój blog. Zasubujcie, jeżeli Wam się podoba mój kanał. No i co? Widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, pa!